Jeszcze kilka lat temu streamowanie na żywo poza domem było czymś ekskluzywnym, było to takie awangardowe wychodzenie przed szereg, robienie czegoś, czego nie robili inni streamerzy, bo wiecie, jak streamerzy przede wszystkim grali przy swoim tak zwanym blaszaku, czyli siedzieli przy kompie w domu. Dlaczego? No bo to nie było takie łatwe. Przede wszystkim sprzęt, który był drogi, a po drugie internet. Jeżeli chodzi o internet, to oczywiście z każdym rokiem coraz lepszy jest w Polsce i jeżeli chodzi o skalę światową, mamy całkiem dobry mobilny internet, więc tutaj nie ma z większego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, początkowo tylko i wyłącznie smartfony z wyższej półki, obecnie każdy tak naprawdę średniak może zrobić tak zwanego IRL-a, czy też stream po prostu poza domem. W jaki sposób w ogóle rozpocząć? Więc są oczywiście różne powody. Ktoś chce być popularny i ma jakiegoś idola, którego chce doścignąć, a ktoś po prostu się nudzi, ma powiedzmy takie hobby i robiąc coś fajnego chce podzielić się tym z innymi. Przede wszystkim możemy skorzystać z gotowych aplikacji. Jeżeli chcemy streamować na żywo, nie ma problemu, na przykład na Facebooku. Na Facebooku jest to wbudowane oczywiście w zwykłą aplikację Facebooka. Wybieramy transmisję na żywo i możemy ją po prostu zatytułować pyk, leci, dwa przyciśnięcia, dwa kliknięcia i tak naprawdę robimy transmisję na żywo. Jeżeli chodzi o YouTube, masz swój kanał, nie wiem, może chcesz założyć, też nie ma większego problemu, po prostu wciskamy u góry przycisk nadawaj na żywo, leci transmisja, podobnie jak w poprzednim, możecie nawet miniaturkę dać, czy też powiedzmy ustawić jakiś chwytliwy tytuł i też stream leci prosto, bez żadnej oczywiście wiedzy konfiguracyjnej i tak dalej. Jeżeli chcecie być streamerem na Twitchu, podobna sytuacja. Zwykła aplikacja, która służy też do oglądania, służy także do streamowania. Wystarczy zalogować się na swoje konto, także dwa kliknięcia i możemy nadawać na żywo. Jak wiecie, te wszystkie oczywiście aplikacje nie mają jakiejś zaawansowanej konfiguracji. To dla osób, które zaczynają, jest bardzo fajne, a dla osób zaawansowanych niestety jest minusem. I tutaj pojawia się taka aplikacja, która nazywa się Streamlabs, stworzona przede wszystkim dla streamerów na Twitchu. Tam już możemy sobie ustawić wyższy bitrate, który nas interesuje, oczywiście o ile nam internet mobilny pozwala. Możemy sobie dodać nawet alerty, donate'ów, czat na ekran, możemy ustawić sobie region, w którym chcemy streamować i tak dalej, nie tylko oczywiście z użyciem kamery, ale możemy przechwytywać cały ekran telefonu, więc teoretycznie możemy streamować granie gier mobilnych. Jest też jeszcze jedna taka grupa, do których nie należy, czyli osoby, które nie chcą streamować tego, co jest na kamerce, czyli tak zwanych streamów IRL, tylko streamują bezpośrednio ze swojej komórki to, w co grają. Też są takie osoby i oczywiście tych aplikacji jest bardzo dużo, możecie je sobie znaleźć, po prostu są darmowe, jest naprawdę w czym przebierać i możecie coś znaleźć dla siebie. Ale jeżeli nam nie wystarczy jakość ze smartfona, jeżeli nam to ciągle za mało, to możemy zrobić oczywiście stream używając swojego laptopa włożonego do plecaka. I tam możemy porobić cuda, oczywiście poustawiać na oprogramowaniu wszystkie alerty, wszystkie jakieś dodatkowe bariery, ale jeżeli nie chcemy używać kamerki internetowej, możemy użyć na przykład swojej lustrzanki albo jakiegoś dobrego aparatu, na przykład kamery GoPro, która jest na HDMI. Nie ma żadnego problemu. Ale jak to podłączyć? No właśnie, i tutaj wchodzi takie urządzenie, które nazywamy Camlinkiem. To urządzenie to nie pendrive, nie. To jest Camlink od Elgato. Urządzenie to służy też oczywiście do przechwytywania po prostu kamery, jak powiedziałem, albo na przykład aparatu. Możemy podpiąć pod swojego kompa i wtedy używać jej do nadawania na żywo, czy też do bezpośredniego podglądu, co się dzieje. Ale właśnie z racji tego, że to urządzenie jest takie małe, możemy sobie podpiąć pod laptopa i użyć powiedzmy kamery GoPro. Zresztą, jeżeli chcecie i tutaj chcecie dowodów, żeby nie być gołosłownym, pokażę za chwileczkę, jak zrobił to Soushibo, czyli Jasiu, który właśnie takiego laptopa sobie na szybciutko zrobił i zrobiliśmy testowy live. Jesteśmy na live streamie z parku z plecakiem. Miał być live stream z motocykla, bo jest to ten sam setup, który mam na motocykl, ale niestety miał był mały wypadek, więc motocykla nie ma. Ale jest nasz setup, jest kamerka, ja ją postaram się gdzieś tak ułożyć, żeby ona, no nie wiem co ona będzie widzieć. I teraz wyciągamy, po pierwsze, no a tam kamera jest powerbankiem przy ten ładowana, ona sama by z siebie pewnie z godzinę wytrzymało takie GoPro. Ale co jest ważniejsze, mamy w środku lapka, nie urwał się live. Mhm. I mamy tak, mikrofon podpięty do laptopa, prosta sprawa. A obraz z kamerki mamy przez Camlinka od Elgato HDMI przechwycony. W środku jest oczywiście, ja już odpalam, pokazuję. Nie jest jakiś skomplikowany system. A w środku jest oczywiście OBS. Mhm. Więc jakby cały system jest na OBS-ie, możemy sobie tu, nie wiem, moglibyśmy dodać nawet jakiś, wiesz, jeszcze inny mikrofon albo coś pokombinować, overlaye, tego typu rzeczy.
No, w każdym razie to jest, to jest tak skonfigurowane, jakbyśmy streamowali ze stacjonarnego komputera, tak dokładnie, naprawdę. Czyli mamy jak ze stacjonarnego, a jednocześnie... A jednocześnie mobilnie. Mobilnie jesteśmy, nie? No. Na ile wam starczy laptopa, na tyle będziecie mieli streama. Chyba, że go sobie jeszcze zewnętrznie podepniecie do jakiegoś zasilania. Jakiś duży taki powerbank już, tak, który będzie utrzymywał. No, laptop też musi być w miarę prosty, bo jak widzicie, ja go wsadzam do zamkniętego plecaka, więc on się chłodzi do środka. Mhm. W przypadku tego Kamlinka najlepsze by było, po prostu jest dołączona, z tego co wiem, jest dołączona do zestawu, gdy się Kamlinka kupuje, krótki kabel przed łóżka. A, USB. No bo on jest wtedy, teraz, tak, jest ryzyko, że on się ułamie, ale jak go wrzucam do plecaka, patrzcie, no to on jest tak, wiecie, się no, o ściankę opiera. Taki luźny kabel, jest. Wtedy można go spokojnie pokazuję po prostu rzucić. No najmniej mogą nie wiedzieć, tak to wrzucam w plecak, nie? No jak już mam wrzucony w plecak, to sobie go, że tak powiem, tu go sobie ułożę elegancko. Tutaj go sobie zamknę. No można by było to zrobić za pomocą kamerki internetowej na USB, ale problem polega na tym, że kamerka na USB to nie jest GoPro, nie ma tylu FPS-ów i słabiej by to o wiele wyglądało. Szczególnie jak chcemy, właśnie mówię... Wtedy sobie jeszcze kable, o, no, żeby było. Jak motovloga chcemy zrobić właśnie, a, no to, to bardziej dynamicznie, no to będziemy robić dopiero. 60 FPS-ów jest ten. No ja już tam zrobiłem tym setupem, zanim jeszcze mi mój motor został lekko uszkodzony, więc mam nadzieję, że Dawidek gdzieś zamieści to nagranie. I popatrz, i tak zgrabnie, nie? Na możesz mi nagrać. Sobie idziesz, jesteś mobilny, tu. Pokazujesz, siup. Wszyscy, nic się nie ukryje teraz. Oczywiście dzisiaj każdy może spróbować swoich sił w byciu streamerem, no a to, czy mu się uda, to oczywiście zależy od wielu, wielu czynników i ciężko jest tutaj znaleźć receptę na sukces. Czy też będziecie robić coś oryginalnego, czy będziecie mieli lepszą jakość od poprzedników, czy będziecie systematyczni, albo po prostu będziecie sobą, będziecie oryginalną osobą z fajnym charakterem, a to już czy widzowie to docenią i będą przybywać, ciężko to ocenić, tak naprawdę. Dzisiaj zaprezentowałem wam takie urządzenie Kamlink. Oczywiście są urządzenia też oczywiście z firmy Elgato, które służą nie tylko do przechwytywania kamery czy też aparatu, ale także do przechwytywania obrazu z konsol, na przykład takich jak PlayStation, Xbox, nie wiem, Switch, jakie tam macie jeszcze konsole, które mają wyjście na HDMI, i też oczywiście są w wersji mobilnej, czyli możecie je załadować do plecaka i korzystać jak na przykład z takiego Kamlinka. Więc moi kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam na grupę facebookową, czy też na przykład do opisu, tam macie link do Twitcha, możecie pisać w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć na jakieś ciekawsze pytania w tym, albo na przykład, powiedzmy, nie wiem, w następnym odcinku, jako bezpośrednia odpowiedź, czy tutaj w komentarzach. Zapraszam oczywiście do linków, tam już wspomniałem, macie link do forum, link do grupy facebookowej, na Instagrama, na Twitcha, link do G2A, gdzie możecie kupować gierki, a to... Moi drodzy, już koniec materiału. Do zobaczenia i życzę wszystkich sukcesów, oczywiście największych sukcesów dla osób, które próbują i mam nadzieję, że wam się uda spełnić swoje marzenia, czy też na przykład w streamowaniu, albo po prostu bądźcie sobą i bawcie się. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Cześć!